Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie zobaczycie rozpakowanie monitora dla graczy firmy IAMA. Zapraszam do oglądania. Tak więc widzimy kartonik z monitorem. Mamy na nim już napisane bardzo dużo interesujących cech tego monitora. Przede wszystkim model monitora GB2488HSU. 24 przy okazji oznacza przekątną 24 cale. Odświeżanie aż 144 Hz, czyli monitor idealny, jakby nie było, dla graczy do dynamicznych, szybkich gier zmieniających się szybko obrazów. Czas reakcji 1 milisekunda. Nie mogłoby być inaczej w monitorze dla gracza. To jest najniższy czas reakcji do osiągnięcia w tej chwili poprzez monitory. Rozdzielczość natywna Full HD 1920x1080. Dostępne złącza DVI, HDMI 2 razy, DisplayPort oraz hub USB, regulowana wysokość monitora oraz nawet głośniki, czyli wszystko, czego gracz może potrzebować. Tutaj mamy też informacje w takiej formie obrazkowej, czym ten monitor dysponuje. Nie ma natomiast informacji, czy jest to matryca IPS-owa, ale to sobie jeszcze doczytamy. Tak więc nie pozostaje teraz już nic innego, jak wyjąć ten monitor i przyjrzeć mu się bliżej. Ok, moi drodzy, rozpoczynamy rozpakowanie i tutaj już nam wypadają przeróżne akcesoria. Tutaj mamy zestaw kabli. Pierwszy kabel, moi drodzy, to zasilanie prawdopodobnie tego hubu USB, sądzę, po tym kablu. Następnie mamy tutaj kabelek połączeniowy do karty dźwiękowej, który po prostu przekaże dźwięk z komputera na głośniki tego monitora. Mamy kabel DVI, zwany także DVI do monitora i kabelek zasilający. Tak więc zestaw startowy całkiem bogaty. Jeszcze nam się tutaj pokazuje podstawka do tego monitora, która jest dość masywna, posiada fajne antypoślizgi, gdzie spód mamy metalowy, a sama podstawka nie jest z tego plastiku, to się ceni. Jest taka bardziej chropowata, więc powinna być fajna w czyszczeniu. No cóż, można z podstawką, można powiesić na ścianę, jak kto woli. Ale już chciałem wyjmować monitor, a mam jeszcze kolejne akcesoria. Tutaj mamy, moi drodzy, kabelek chyba z DisplayPortem, jak dobrze widzę. Czyli kolejne akcesorium. I mamy jeszcze Quick Start Guide, czyli taką instrukcję na początek użytkowania. I już myślę, że możemy ten panel sobie wyjąć. Ok, więc monitor jest już wyjęty. Jest naprawdę spory w porównaniu z moją 22 niespełna calówką. Ma 24. Za chwilę go zmontuję, zobaczcie go z podstawką. Będzie to taki pierwszy rzut oka już na w pełni zmontowany sprzęt. Ok, moi drodzy, monitor został już zmontowany. Nie powiedziałem Wam jeszcze, ile ten model kosztuje. Oficjalna cena to jakieś 1200 zł, jak za sprzęt typowo dla graczy o takich parametrach, o tylu funkcjach. Myślę, że nie jest to kwota jakaś wygórowana. Najbliższe tygodnie to będą solidne testy tego monitora. Będę dzielił się z Wami wrażeniami na bieżąco. Będą na pewno jakieś ciekawe filmiki opisujące użytkowanie tego monitora oraz oczywiście pełna recenzja. Wtedy zobaczymy sobie, co ten monitor tak naprawdę potrafi. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was, cześć!